Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na wegańskie ciasto bananowe bez glutenu. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali 300 g daktyli, 200 g płatków jaglanych, 2 łyżki oleju kokosowego, 300 ml napoju ryżowego, jurka kokosowe, 1 cytrynę, od 3 do 4 łyżeczek agaru, 2 łyżeczki syropu z agawy, 9 średniej wielkości bananów, tortownica o wymiarach 24 na 24 cm. Daktyle zalewamy wodą i moczymy przez około 1 godzinę. Do robota wsypujemy odsączone daktyle, płatki jaglane, olej kokosowy, następnie całość miksujemy. Masę przekładamy do tortownicy. Masę rozkładamy po całej tortownicy przy użyciu łyżki. Aby masa nie przyklejała się nam do łyżki, możemy naszą łyżkę zamoczyć w wodzie. Tak przygotowane podłoże naszego ciasta wkładamy do lodówki na około 1 godzinę. Z naszej cytryny wyciskamy sok. Banany kroimy i przekładamy do robota. Dodajemy syrop z agawy, wyciśnięty sok z cytryny, następnie całość miksujemy. Do garnka wlewamy napój ryżowy, który podgrzewamy, następnie wsypujemy agar i gotujemy do czasu całkowitego rozpuszczenia się agaru. Po całkowitym rozpuszczeniu się agaru przestajemy gotować i następnie dolewamy wcześniej przygotowane zmiksowane banany i całość mieszamy. Następnie tak przygotowaną masę przelewamy do naszej tortownicy. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki na 5-10 minut, po czym je wyciągamy i posypujemy fiolkami kokosa. Następnie wkładamy do lodówki do całkowitego zastygnięcia. Teraz ukroję kawałek, aby pokazać Wam, jak nasze ciasto się prezentuje. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową pizzę bez nabiału. Serdecznie zapraszam.